Na początku 2003 roku zespół niemieckich archeologów pracujących w Iraku natknął się na jedno z najważniejszych odkryć współczesności. Głęboko pod piaskami pustyni odkrył coś, co uważano za dawno zaginiony grobowiec mitycznego króla Gilgamesza, bohatera najstarszej historii, jaką kiedykolwiek napisali ludzie, eposu o Gilgameszu. Przez wieki historycy byli podzieleni co do tego, czy Gilgamesz rzeczywiście istniał, ponieważ w eposie jest opisany jako 17-metrowy olbrzym, krzyżówka normalnego człowieka i mezopotamskiej bogini. Z tego powodu powszechnie przyjęto, że historia Gilgamesza była po prostu mitem. Tak było, dopóki Jörg Fassbinder i jego zespół archeologów, wykorzystując nowoczesną technologię, aby zajrzeć głęboko w ziemię, nie odkryli całego starożytnego miasta. Co ważniejsze, na obrzeżach starożytnego miasta znajdowało się to, co wydawało się być miejscem pochówku, które uważali za grobowiec starożytnego króla. Z pewnością archeolodzy wierzyli, że zmieni to wszystko, ujawniając tajemnice, o których nawet nie wiedzieliśmy, że je utraciliśmy. Ale wtedy stało się coś nie do pomyślenia. Zaledwie kilka tygodni po odkryciu grobowca Stany Zjednoczone zaatakowały Irak, zmuszając Fassbindera i jego zespół do porzucenia pracy i ucieczki z kraju, a tajemnica pozostała nierozwiązana. W 1872 roku na zapleczu Muzeum Brytyjskiego niejaki George Smith spędził wiele dni pochylony nad potłuczoną glinianą tabliczką. Był to jeden z tysięcy fragmentów z niedawnych wykopalisk w północnym Iraku i był pokryty skomplikowanym pismem klinowym używanym w starożytnej Mezopotamii. Opowiadał historię o świecie zatopionym przez powódź, o człowieku, który buduje łódź, o gołębicy wypuszczonej w poszukiwaniu suchego lądu. Smith zdał sobie sprawę, że patrzy na wersję Arki Noego. Ale księga ta nie była księgą rodzaju. Był to Gilgamesz, poemat epicki, który po raz pierwszy został wyryty w wilgotnej glinie około 1800 roku przed naszą erą, mniej więcej 1000 lat przed powstaniem Biblii Hebrajskiej. Opowieść o tym, jak tablica potopu wyłoniła się z błota północnego Iraku, zaczyna się w miejscu zwanym Kouyunjik, które 2700 lat temu było częścią Niniwy, ostatniej stolicy Asyryjczyków. W szczytowym okresie było to imperium rozciągające się od wybrzeży Zatoki Perskiej po góry Anatolii i równiny zalewowe Egiptu. Przez okres około 300 lat była to najbardziej zaawansowana cywilizacja, jaką kiedykolwiek widziano. Ale Asyria nie była niezniszczalna. Zostawili najbogatsze miasto świata w gruzach. Kusz osiadł na zniszczonej bibliotece zmarłego króla Ashurbanipala i na jego starannie przepisanym egzemplarzu eposu o Gilgameszu. 2500 lat później wiersz został wydobyty z ziemi przez człowieka, który nazywał się Hormuzrassam. Został wyznaczony przez British Museum do kierowania najważniejszymi wykopaliskami archeologicznymi epoki. W pewnym sensie był pierwszym archeologiem urodzonym i wychowanym na Bliskim Wschodzie. Ale w 1845 roku, kiedy Rassam miał 19 lat, spotkał Austina Henry'ego Layarda, poszukiwacza przygód, który przybył na Bliski Wschód. Pierwszego dnia wykopalisk Layard znalazł zarysy Pałacu Królewskiego. Tydzień później odkopywał ogromne płyty alabastru, które pokrywały ściany. Panele przedstawiające potęgę króla asyryjskiego i uległość jego wrogów. W ciągu 3 lub 4 lat Layard odkrył cywilizację starożytnej Asyrii i zapełnił Muzeum Brytyjskie rzeźbami i pismami z miejscami narodzin cywilizacji miejskiej. Skrzynie zawierające bibliotekę Ashurbanipala dotarły do Londynu mniej więcej w czasie, gdy młody George Smith opuszczał szkołę. W połowie XIX wieku Smith zaczął rozumieć zarówno pismo klinowe, jak i język akadyjski, w którym napisano większość tabliczek. Miał zdumiewająco dobrą pamięć wzrokową, składał i rozszyfrowywał linijki prawie nieczytelnego tekstu rozproszone na setkach rozbitych fragmentów.
Niedługo potem Smith, który nigdy nie studiował na uniwersytecie i nigdy nie opuścił Wielkiej Brytanii, dokonał ważnych odkryć w historii i literaturze Imperium Asyryjskiego. Chociaż wtedy o tym nie wiedział, zaczął tłumaczyć najstarszą historię, jaką kiedykolwiek napisano. Legendarną opowieść, która stała się znana po prostu jako epos o Gilgameszu. Przez ostatnich 20 lat uczeni, historycy i zwykli ludzie debatowali nad tym samym pytaniem. Dlaczego Stany Zjednoczone zaatakowały Irak? Oficjalna linia rządu w tym czasie brzmi, że Irak i jego przywódca Saddam Hussein ukrywali broń masowego rażenia, ale po pewnym czasie okazało się to jawnym kłamstwem. Niektórzy sugerowali, że USA po prostu chciały kontroli nad iracką ropą. Czy to możliwe, że był jeszcze inny powód i czy to nie był przypadek, że inwazja rozpoczęła się niemal natychmiast po odkryciu grobowca Gilgamesza i wszystkich jego potencjalnych tajemnic? Świadkowie twierdzą, że widzieli amerykański personel wojskowy kopiący w ziemi i usuwający materiały z tego miejsca. Jeśli wojsko amerykańskie naprawdę otworzyło grobowiec Gilgamesza i usunęło jego rzeczy, w tym zwłoki, to pytanie brzmi, jakie tajemnice zostały im ujawnione i co stało się z tym, co usunęli? W stolicy Iraku, Bagdadzie, stało legendarne Muzeum Narodowe Iraku, jeden z najważniejszych budynków w historii ludzkości. Wypełniony starożytnymi manuskryptami, posągami i artefaktami sięgającymi całej historii rasy ludzkiej. Szokująco, pomimo ostrzeżeń ze strony delegacji naukowców i historyków przed rozpoczęciem inwazji, że muzeum było najważniejszym zabytkiem w kraju, kiedy wojsko amerykańskie zdobyło Bagdad, pozostawili muzeum bez opieki przez wiele dni. W tym czasie hordy obywateli wdarły się do obiektu i uciekły z tysiącami bezcennych artefaktów. Była to nie mniej niż zbrodnia przeciwko ludzkości. W końcu rząd USA, reagując na zbrodnie społeczności międzynarodowej, postanowił wysłać zespół do zbadania sprawy. Kiedy zespół przybył na miejsce, okazało się, że większość obiektu jest poważnie uszkodzona. Dlaczego armia iracka wybrała tak święte miejsce ze wszystkich pozycji, które trzeba zająć? Z pewnością wiedząc do tego, że ich walka była daremna. Było tam jednak coś jeszcze, ukryte głęboko w podziemiach muzeum. Okazało się, że ktoś inny dotarł tam pierwszy. Co dziwne, złodzieje pozostawili po sobie najcenniejsze artefakty, w tym kolekcję tysięcy starożytnych złotych i srebrnych monet. Jeśli to szabrownicy wdarli się do podziemnych części muzeum, to dlaczego nie zrabowali najcenniejszych rzeczy? W latach 20. z Iraku zaczęły pojawiać się dziwaczne pogłoski o odkryciu niezgłębionego kawałka zaawansowanej starożytnej technologii – gwiezdnych wrót, które pozwalają teleportować się z jednego odległego miejsca do drugiego. Może to zabrzmieć niewiarygodnie, ale w rzeczywistości Irak nie był przyzwyczajony do tego typu plotek. W starożytnych tekstach Sumerów opowiada się o ich interakcjach z bogami zwanymi Anunnaki oraz o tym, jak ci bogowie obdarzyli Sumerian zaawansowaną mądrością i technologią, skutecznie zakładając rasę ludzką, jaką znamy dzisiaj. Jeśli Irak naprawdę został odwiedzony przez grupę pozaziemskich gości w odległej przeszłości, to pomysł, że mogli pozostawić po sobie pozostałości swojej zaawansowanej, obcej technologii, wydaje się już mniej niemożliwy. Jednak nigdy oficjalnie nie znaleziono Gwiezdnych Wrót i powoli pomysł zniknął z powszechnego widoku. Tak było do 1980 roku, kiedy pojawiła się nowa runda plotek twierdzących, że Saddam Hussein ponownie odkrył Gwiezdne Wrota i faktycznie zaczął je badać. Być może był to prawdziwy powód wojny w Iraku? Niezależnie od tego, czy to prawda, czy nie, czy tajemnice Gilgamesza dotyczące całości wszelkiej mądrości są Gwiezdnymi Wrotami, czy odtworzoną technologią obcych, amerykańska inwazja na Irak może być czymś więcej niż się wydaje. Daj nam znać, co ty o tym sądzisz w komentarzach poniżej.
Zostaw również łapkę w górę, jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, a ja dziękuję za oglądanie i widzimy się już niebawem.